Cześć, witam Was wszystkich w kolejnej lekcji o wiązaniach chemicznych. To jest druga część, w której będziemy omawiać wiązanie jonowe, wiązanie koordynacyjne, wiązanie metaliczne oraz oddziaływania międzycząsteczkowe, takie jak wiązania wodorowe, oddziaływania dipol-dipol oraz siły van der Waalsa. Zaczynamy sobie jak widać od wiązania jonowego, które występuje, no, gdy różnica między atomami już jest dużo większa niż przy w przednich dwóch wiązaniach, czyli przywiązaniach kowalencyjnych, spolaryzowanych, niespolaryzowanych. Tej ta różnica już powinna wynosić powyżej 1,7 między danymi atomami, ale znowu mówię, że to jest taka wskazówka tylko, nie jakaś wytyczna. I tutaj ta różnica jest na tyle duża, na tyle któryś z tych atomów silniej przyciąga elektrony, że on po prostu, można powiedzieć, wyrywa ten elektron z jednego atomu i bierze go tak jakby dla siebie. I w tym momencie powstają jony, czyli te drobiny, które powstają z atomów, gdy one się pozbywają albo e, przy, przyjmują elektrony, tak? czyli kationy i aniony. E, no i raczej będzie to wiązanie metal, nie metal. Metale będą oddawały elektrony, a, met, a nie metale będą przyjmowały te elektrony. Na początek weźmy sobie przykład takiego związku: najprostszego to może być NaCl. E, jest to sól, chlorek y, sodu który składa się z dwóch atomów, oczywiście z sodu oraz z chloru. I różnica elektrowności między nimi będzie wynosiła 2,1. Jak widać więcej niż to 1,7. No i mamy metal nie metal. Także będziemy mieli sód, który będzie oddawał elektron, ponieważ sód ma tylko jeden elektron na powłoce walencyjnej, czyli będzie się go pozbywał, aby otrzymać oktet. Natomiast chlor ma 7 elektronów normalnie na ostatniej powłoce. Czyli do tego oktetu właśnie brakuje tego jednego elektronu, który przyjmuje od sodu. Czyli, czyli zaznaczymy ten elektron od sodu trochę inaczej. Tutaj są kropki. To są elektrony należące do chloru i X, który będzie elektronem należącym do sodu. To chodzi tylko o to, żeby, żeby zaznaczyć, który jest czyj, ale można zaznaczyć wszystkie tak samo, to nie ma różnicy. No i oczywiście, jak tutaj dodaliśmy ten elektron, to znaczy, że chlor będzie miał ładunek ujemny, ponieważ ma dodatkowy elektron i to będzie ma. Więcej elektronów niż protonów, przez co jego ładunek jest ujemny. Czyli możemy to wszystko zapisać kreskowo, żeby było łatwiej. tej sód nie ma nic, żadnych elektronów na powłokę bo się pozbył tego elektronu, który tam był. No i chlor, który ma 8 elektronów, czyli 4 pary zapisujemy jako kreski. Kolejnym przykładem może być tlenek potasu. Tutaj różnica elektronności między potasem a tlenem wynosi 2,6, czyli znowu czyli znowu jest duża różnica. Będą tworzyć tutaj się jony. Potas będzie oddawał elektron, tlen będzie jego przyjmował. No, ale tutaj mamy dwa jony potasu, tak? A to dlatego, że potas ma jeden elektron walencyjny, czyli tylko jednego elektronu będzie się podziwiono, natomiast tlen potrzebuje dwóch elektronów do zapełnienia swojej podwoki, czyli będzie potrzebował dwóch jonów potasu. Czyli jak tu, tu jest sześć elektronów, czyli brakuje mu dwa. Tutaj będą jeden od tego i drugi od tego atomu. Czyli ładunek anionu tlenowego będzie wynosił 2-. Jeżeli to zapisać w takiej skróconej formie, to możemy zapisać dwa jony K, jeden anion tlenkowy z czterema parami elektronowymi. Jeszcze jeden przykład, to będzie CaOH dwa razy wzięte. To jest taka skomplikowana sytuacja, bo nie wiadomo, co będzie przyjmowało elektron, co będzie go oddawało. Znaczy, jeśli chodzi o oddawanie, to wiadomo, że to będzie właśnie wapn. I wapn ma dwa elektrony walencyjne, czyli się będzie pozbywać dwóch elektronów. To jest pytanie, czy to będzie na wodór, czy na tlen. Natomiast jeśli to wodór by przyjmował elektron, to miałby wtedy dwa elektrony, czyli raczej by nie chciał już się wiązać z tlenem, czyli to na tlen właśnie będzie przechodzić ten dodatkowy elektron. Czyli musimy sprawdzić różnicę pomiędzy wapniem a tlenem. I ta różnica wynosi 2,5. Czyli rzeczywiście tu będzie przerzucenie elektronu z wapnia na tlen. I to dwa razy. A dlaczego to już pokazuje? Tutaj mamy... Jon wapnia CA2. Mamy tutaj właśnie tą cząsteczkę OH. Tlen ma 6 elektronów walencyjnych, wodór ma 1. Tak jak mówiłem, ten elektron nie będzie przeskakiwał tej do wodoru, bo w tym momencie ten wodór będzie miał, miałby wtedy dublet, no i raczej by się nie wiązał z tym tlenem. Tak więc tutaj będzie wiązanie pomiędzy tlenem a wodorem. To będzie wiązanie spolaryzowane spolaryzacja w stronę tlenu. I w tym momencie ten miałby takie jakby 7 elektronów, bo tak? ma 6 swoich plus 1 uwspólniony od wodoru. Czyli brakuje mu jeszcze jeden i ten jeden dostaje od wapnia. I w tym momencie ta cząsteczka ma ładunek OH-. Tylko muszą oczywiście być dwa takie jony, ponieważ wapń ma dwa elektrony, które może oddać. Jeden trafił do jednego takiego jonu i, i drugi do drugiego takiego jonu. No i zapisz, zapiszemy to kryskowo. To tyle ma tutaj trzy pary wolne elektronowe i wiązanie Spolaryzowany pomiędzy tlenem a wodorem. Przechodzimy sobie teraz do wiązania koordynacyjnego. Jest to rodzaj wiązania, w którym znowu zostaje wspólna para elektronowa. Tego tutaj haczyk jest taki, że obydwa te elektrony, cała ta para elektronowa, pochodzi od jednego atomu. Czyli nie ma tak, że jeden daje jeden elektron, drugi daje drugi i tak powstaje para i dalej wiązanie, tylko właśnie obydwa są od jednego. I przejdź może do przykładów. Zaczniemy sobie od tlenku siarki 4. Napiszmy sobie, oczywiście z czego się składa. Oczywiście składa się z jednego atomu siarki i z dwóch atomów tlenu. I zapiszmy sobie też elektrony. Siarka i tleny mają 6 elektronów walencyjnych, czyli każdy z nich będzie potrzebował po dwa elektrony walencyjne. Zacznijmy sobie może od tego tlenu, który będzie potrzebował właśnie dwóch elektronów walencyjnych, czyli je uwspólni razem z siarką, ponieważ tutaj mamy wiązanie kowalencyjne, chyba spolaryzowane. Tak? Czyli mamy tutaj już dwa elektrony uwspólnione. Ten atom miał już, powiedzmy, ten oktet. Siarka w sumie też ma już oktet, ponieważ ma 6 elektronów i dwa uwspólnione od tlenu. I co teraz ona w tym momencie robi? Aby z tym tlenem też się związać, uwspólnia tę parę elektronową razem z tlenem, i to się zapisuje w taki sposób, że się zapisuje strzałkę od pary elektronowej, właśnie tego danego atomu, który oddaje tą swoją parę elektronową. No dobrze, czyli kreskowo będzie to wyglądać w ten sposób. Tutaj mamy wiązanie kowalencyjne. Zobaczymy, czy będzie polaryzacja potem. Paraelektronowa, no i to właśnie wiązanie koordynacyjne. To jest zapisane w taki sposób. To jest ta para elektronowa, która jest oddawana temu atomowi tlenu. No i polaryzacja w stronę tlenu. Kolejny przykład to będzie jon amonowy NH4. Zacznijmy sobie może od tego, żeby napisać, narysować cząsteczkę amoniaku. Teraz wygląda w ten sposób. Tak, tu ma, mamy atom azotu i trzy atomy wodoru i wiązania spo, spolaryzowane w stronę właśnie azotu. No i on ma tutaj w, tą wolną parę elektronową. No i gdy w jego otoczeniu pojawi się H, który nie ma właśnie żadnych elektronów, a on, można powiedzieć, dąży do dubletu. A ten azot właśnie ma tą parę elektronową, którą może mu dać. No to właśnie ją uwspólni poprzez właśnie to wiązanie koordynacyjne. Ale pamiętajmy, że tutaj był wodór bez elektronu, czyli to był H+. No ale teraz to jest wszystko w jednej cząsteczce, czyli teraz ta cała cząsteczka ma ładunek dodatni. Tak to właśnie zapisujemy w takim nawiasie kwadratowym. I kolejny przykład to będzie HClO4, czyli kwas chlorowy 7. Napiszmy sobie najpierw jak to wygląda. 1 atom wodoru, 1 atom chloru i 4 atomy tlenu. Wodór się będzie łączył przez tlen do chloru. Tutaj wiązanie pomiędzy wodorem a tlenem, a tlenem i chlorem to będą wiązania kowalencyjne, spolaryzowane w stronę tlenu, obydwa. Czyli tutaj będą uspólniane. Wodór już tutaj ma dublet, tlen będzie miał oktet, bo będzie miał tutaj te dwa wiązania i chlor też ma już oktet w tym momencie. I są takie cząsteczki, tak jak HClO, To jest kwas chlorowy jeden. Ale są też te, których chlor jest na wyższym stopniu utlenienia, gdzie właśnie dochodzą kolejne tleny. I polega właśnie to na tym, że ten chlor oddaje te parę elektronowe, czyli tworzy wiązania koordynacyjne z tymi właśnie tlenami. I zapis kreskowy to będzie właśnie taki, z tym, że tutaj właśnie oczywiście mamy polaryzację w kierunku tlenu, no i trzy wiązania koordynacyjne od chloru do tlenu. Jakby coś jeszcze taka wskazówka, jak staracie się właśnie znaleźć, gdzie są wiązania koordynacyjne. Na początku starajcie się zapisać takie wiązania, tak aby atomy, które tam macie w danej cząsteczce, już miały oktet albo dublet. I wtedy już, kiedy widać, że właśnie nie ma takiej możliwości, żeby było kolejne wiązanie, właśnie kowalencyjne, bo budujesz dany atom już ma tyle elektronów, ile potrzebuje, to wtedy do tego dorzucamy wiązania koordynacyjne. Tak, tak jak na przykład tutaj mieliśmy cząsteczkę tlenku tlenku siarki 4, to najpierw zrobiłem to wiązanie właśnie i wtedy już wiedziałem, że ani ten tlen, ani ta siarka już nie mogą zrobić więcej wiązań kowalencyjnych, to znaczy, że musi być wiązanie koordynacyjne. To jakby tutaj był tlenek siarki 6, czyli SO3, to tutaj po prostu doszedłby kolejny tlen i dostałby tą parę elektronową przez wiązanie koordynacyjne. Dobra, przechodzimy do kolejnego rodzaju wiązań. Wiązania metaliczne, których nie będziemy omawiać jakoś specjalnie na przykładach. Tylko taką teorię ja Wam powiem. Jest to rodzaj wiązania, który występuje pomiędzy atomami metali, jak można się spodziewać, po samej nazwie. Ale tutaj chodzi bardziej o to, żebyście wiedzieli, jakie są cechy wynikające właśnie z tego wiązania metalicznego, ponieważ w tym wiązaniu elektrony walencyjne, czyli te występujące na ostatniej powocy są słabiej związane z jądrami atomów niż w niemetalach. To powoduje, że te elektrony mogą się łatwiej przemieszczać a jak pewnie wiecie, skoro elektrony mogą się przemieszczać, to mogą przewodzić prąd. Tak bo właśnie ruch elektronów to jest prąd. E, tak więc właśnie ta obecność elektronów dostylokalizowanych w tej sieci metali powoduje, że są one dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego. No i teraz przechodzimy sobie do kolejnego, można powiedzieć, działu, czyli do oddziaływań międzycząsteczkowych. Czyli, czyli teraz mówiliśmy wiązania chemiczne, które budują jedną cząsteczkę. Natomiast przejdziemy teraz do oddziaływań, które występują pomiędzy cząsteczkami. Aczkolwiek zaczniemy sobie od wiązania wodorowego, które może występować też w obrębie jednej cząsteczki i teoretycznie moglibyśmy je omówić wcześniej, ale występują one też pomiędzy cząsteczkami, dlatego chciałem je tak tutaj wyróżnić. Tak więc zaczynamy od wiązań wodorowych, które występują pomiędzy atomem wodoru oraz elektrojemnym atomem, który zawiera wolne pary elektronowe. Takie właśnie atomy to są tlen, fluor, azot, chlor i jeszcze parę innych. Tak jak już mówiłem, te wiązania mogą występować między atomami tej samej cząsteczki lub osobnych cząsteczek. No i żebyście wiedzieli, że jest to dosyć ważne pojęcie, te wiązania wodorowe, to występują one w wodzie, tak jak właśnie tutaj jest pokazane. Stabilizują one strukturę białek od drugiego rzędu i stabilizują też kwasy nukleinowe, jak pewnie wiecie, pomiędzy zasadami azotowymi. No i tutaj właśnie mam przykład takich wiązań wodorowych w wodzie. Tak jak zauważycie, Mamy cząsteczkę właśnie wody, jedną. I tutaj mamy te wodory, które uspalniają elektrony razem z tlenem. Natomiast to jest związanie w stronę tlenu I ta para elektronowa przechodzi tak bardziej na stronę właśnie tego tlenu. To powoduje, że tak jakby temu wodorowi brakuje tych elektronów, ponieważ właśnie one przechodzą na stronę tego tlenu. I dzięki temu może ono oddziaływać z elektronami z innych cząsteczek, tak jak jest z innej właśnie cząsteczki wody, gdzie mamy tlen, który ma wolne pary elektronowe. I te wolne pary elektronowe oddziałują właśnie z tymi wodorami w innych e, cząsteczkach w ogóle wody. Tutaj mam inny przykład e, fluorowodoru. Tutaj też mamy silnie spolaryzowane wiązanie w stronę fluoru. No w końcu fluor jest najbardziej elektrojennym pierwiastkiem. No i znowu, tutaj temu wodorowi tak brakuje tych elektronów, bo ta para elektronowa jest silnie przyciągana przez właśnie fluor. No to może właśnie oddziaływać z parą tlenową z innej w ogóle Cząsteczki. Jak tutaj właśnie fluor ma wolne pary elektronowe. I to jest taki przykład wiązania. Ten już w związkach organicznych występują właśnie to jest wiązanie pomiędzy cząsteczkami kwasów karboksylowych. No i to jest znowu jest to wiązanie tlen wodór, czyli oczywiście polaryzacja jest strony tlenu. Ten ładunek cząstkowy jest tutaj dodatni, tak, ponieważ ta para elektronowa jest przesuwana w stronę tlenu. Czyli tlen ma minusowy, bo ma więcej elektronów, wodór ma mniej. No ale tutaj jest tlen, który też ma wolne pary elektronowe i może przez to oddziaływać z tym wodorem. I z tych oddziaływań międzycząsteczkowych właśnie wiązania wodorowe to będą najsilniejsze wiązania. Teraz przejdziemy sobie do słabszych oddziaływań, czyli oddziaływań dipol-dipol. Najsłabszych z tych trzech omawianych to siły van der Waalsa. dipol-dipol będą występowały pomiędzy dipolami jak się można też spodziewać. Te dipole, jak pewnie pamiętacie z poprzedniej lekcji, jeśli nie pamiętacie, mają dwa przeciwnie naładowane bieguny, biegun dodatni i biegun ujemny. Jak właśnie te cząsteczki wody, tutaj jest biegun dodatni, to jest biegun ujemny, bo to jest ten tlen, który przyciąga elektrony, tak? Tak więc jak się można spodziewać, będą się ustawiały do siebie te cząsteczki właśnie tymi biegunami, plus do minusa, plus do minusa. No i na koniec siły van der które są związane z chwilowymi zmianami w ułożeniu elektronów wokół jąder atomowych i te chwilowe zmiany mogą powodować powstanie ładunku przyciągającego lub odpychającego właśnie te dwie cząsteczki. Natomiast są to na tyle słabe oddziaływania, że wymagają one bardzo krótkiej odległości pomiędzy atomami i występują pomiędzy cząsteczkami niepolarnymi, ponieważ jeśli byłyby to cząsteczki polarne, to tam występowałyby jeszcze kolejne oddziaływania, które by tak jakby znosiły właśnie działanie tych sił Van der Waalsa. Jakby co te oddziaływania, o których teraz też wspominałem, też występują w obrębie jednej cząsteczki, jeśli jest taka możliwość. W szczególności jeśli są to takie duże cząsteczki jak na przykład cząsteczki białek. I na koniec zadania właśnie do tej części tematu, właśnie związań chemicznych. Odpowiedzi oczywiście znajdziecie na stronie na Facebooku, na którą zapraszam. No i do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć!